Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gural Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Punch Club. Cóż, na wstępie mogę powiedzieć tyle, że nie mam za bardzo czasu ogrywać tej gry, tak jak obiecałem, poza nagraniami, gdyż zrobiło się ciepło, jest trochę pracy przy domu, do tego jeszcze kończymy meble na strychu, więc niestety trzeba przyznać, że po prostu goni mnie z czasem. Dobra, widzę, że i tak jestem zakochany, z Rojem nic nie zrobię, liga walk, mamy walkę tutaj, tu będzie walka za dwa dni, tylko nie wiadomo jak to wyjdzie, czy nie będzie czasem kontuzji. Mamy troszkę, można powiedzieć, fajną energię i fajne zdrowie, dzięki temu mamy status zakochania się, więc wszystko będzie spadało mniej. Więc myślę, że można zarobić fajną sumkę pieniędzy. Myślę, że spokojnie jeszcze jedna. Dobra. Okej, to teraz tak. Spożywczak, autobus jak zwykle. Nasz kochany Apu, mamy tylko, mieliśmy 6 w lodówce, wzięliśmy 7. Na co będziemy wydawać te pieniądze? Nie wiem, ale możemy się przejechać tak. Biuro Mika, deptak, bar, siłownia, knajpa, w knajpie jest pizza, dobra. Sprzedawca mikstur, pan Popper, stara ławka, ale ona tylko daje siłę, więc szczerze powiedziawszy, pojedźmy do domu, zjedzmy jedną pizzę, teraz mamy kasy, można powiedzieć, jak lodu, więc pieniędzy nam raczej nie braknie, jeżeli będziemy utrzymywać ten sam status, po prostu że będziemy chodzić do pracy, więc myślę, że to będzie spoko. Przy okazji odnawiamy po prostu swoje statystyki. No i co prawda spada nam. Dobra, walczmy. Kick Sloan. Walcz. Od razu przyspieszamy. Widzę, że nam ładnie wchodzi. Jemu raczej nic nie wchodzi, coś tam nas uderzy. O, teraz mu trochę siadło. Jedziemy na tym samym. Aha, nam energia spada dość szybko. Ale czemu? Szwanga zabiera, twardy blok. Cios dalszą ręką. Weźmy to i weźmy to. No, myślę, że to będzie wygrana. Tak jest. Okej, $60 zarobiliśmy jeszcze za walkę. 8 punktów. 40. Dobra, zapisz się. A właśnie, na którym my w ogóle jesteśmy miejscu? Na trzecim. Roy Jackson też spot. Gordon awansował. Salvador Panchas jak zwykle na pierwszym miejscu. Chociaż myśmy właśnie z dziadkiem, żeśmy ostatnio wygrali. O! Następna walka będzie z dziadkiem. No to myślę, że to jest, wiecie co, pieszo do spożywczaka. Weźmy jedno mięso z parę tych energetyków do domu. No i myślę, że trzeba będzie zacząć trenować. Dobra, dwa mięsa,
Pięknie to wygląda. To lecimy. Musimy podnosić nasze statystyki. Tak, mieliśmy ostatnio 4-4, bodajże 7, teraz już spadło 4-4-5. Co prawda, nie podoba mi się to troszkę, no ale trudno, dobra, już widzę, że są połowiczne punkty, więc idziemy na inne urządzenie. No, tutaj wpada od czasu do czasu zielony punkt. Bardziej mi właśnie zależy na tych zielonych punktach. Dobra, no to teraz troszkę pompeczki. No dość fajnie dojdzie. Co prawda mogłoby szybciej iść ta wytrzymałość, to jest wytrzymałość, tak. No ale za chwilę będzie spadek, wiedziałem. Dobra, no to znowu bieżnia. Tutaj znowu podbijemy. To, że tam jest walka, to nie interesuje mnie to. Biegaj dalej. Musimy dojść do szóstki i szóstkę jeszcze trochę podnieść. Dobra. Bo jak wiecie, musimy się przygotować po prostu na walkę z dziadkiem. Dobra, zmienimy teraz na to. Pół dnia minęło. Ale mamy szóstkę, więc jest spoko. Dobra, połowiczne punkty już wpadają. Za chwilę będę głodny. Dobra, to teraz tak. Zjedz. Spróbujmy jeszcze raz to. Dobra, troszkę gruszkę. O, mamy 4, 5, 6. Czyli nieźle. Jeszcze może trochę pompeczki. Dobra, mamy spadek, ale nie spadło nam tak źle. Tu już widać, że są... Zróbmy jeszcze pompki. I walka będzie jutro, więc mamy jeszcze czas. Można by było podnieść. Tu znowu są połowiczne. Dobra, tu są całe, to można. W związku z tym, że mam ponad 600 dolarów, to myślę, że można to wykorzystać właśnie na to, żeby poświęcić ten czas na trening. Dobra, jesteś głodny. Masa mięśniowa pewnie ci przyrosła. Masz większą wytrzymałość, większą zręczność. Zjedzmy dwa mięsa. Pasowałoby się udać do spożywczaka. Wiem, wiem. Dobra. I parę energetyków. Dobra, to teraz tak. Energetyki 3. Zobaczmy jak. Okej. Dobra, to może byśmy się poszli zakochać jeszcze raz. Przygotuj prezent. O, troszkę nam poszło pieniędzy teraz. Ach, to urocze, dziękuję. Dobrze. Jesteś kochany. Okej. I teraz... Czy teraz mogę się zakochać? No.
Jesteś zakochany i nie potrzebujesz wiele. Zużycie energii oraz wzrost głodu postępuje wolniej. Czyli to jest to, co mówiłem ostatnio, że dzięki temu, dobra, podnieśmy to jeszcze może na siódemkę się uda. Następny dzień będzie walka, więc... A będziemy walczyć z dziadkiem, więc mi się wydaje, że trzeba mieć jak najlepsze statystyki, chociaż ostatnio nam się udało z nim wygrać. No zobaczymy, zaraz będzie siódemka, okej, ładnie. No wpadną też nam pewnie punkty jakieś z walki, zobaczymy czy... No myślę, że dziś kupimy jakiś... Myślę, że dziś kupimy jakiś punkt, może się uda. Dobra, trenuj i daj to na siódemkę. Ile jesteś w stanie? Głód, energia nam nie przeszkadza. Dobra, wpadają już połowiczne. Tu jeszcze wpadają też połowiczne. Dobra, to chodź tutaj. Dobra, może jeszcze trochę bieżni, tak żeby podbić tą wytrzymałość jak najwięcej. Kończy się czas. Okej, Mr. Kekuse. 5, 6, 8. My mamy 4, 5, 7. Czyli można powiedzieć, że jest lepszy od nas. Ma piorunujące uderzenia, blok wzmacniający. A czekajcie, czy to są te talenty, co on tu ma, na przykład niespożyte siły? Jeśli pula energii postaci spadła poniżej 25%, wszystkie umiejętności zużywają 70% mniej energii. Aha. Czyli im energia mu bardziej spadła, to wtedy 70% mniej energii zużywa. Skrót szybek. Dobra, dajmy to, co mamy. Albo bloki mocno uderzenia. Wymienimy to na mięso pancerz. Zobaczymy, jak pójdziemy z tym. W sumie oparliśmy taktykę o... jakby to powiedzieć, o... No nie jest źle. Spróbujmy drugą rundę tak zagrać. No też spada energia. No. Nie spodziewałem się, że przegrałem. Ostatnio żeśmy wygrali. Czemu tak jest? Nie wiem. W sumie nie wiem nawet, jakie mieliśmy statystyki, ale mogłem dać tą fangę. Trudno. Czekajcie jeszcze. Popatrzymy. Zawodnicy. Janosik jestem. Aha, czyli on dostał teraz punkty za to, że wygrał ze mną. Czyli Panczes spadł dalej. A ja jestem dalej trzeci. No do mnie Gordon ma... No mi się wydaje, że tutaj z tych tutaj co są, nie mają szans, jakby to powiedzieć. Myślę, że to są. My jesteśmy takimi trzema. Kekuse, Panczes i Janosik są takimi trzema zawodnikami. Następna walka z Mr. Kekuse. Znowu? A nie, czekajcie. No znowu? Chyba tak. Dobra, czyli tak. Udajmy się do domu. Na pewno mamy jeszcze jakieś żarcie. Zjedzmy dwa mięsa.
Chodźmy się troszkę przespać, żeby energię odnowić. Mamy jeszcze miłość. Nie wiem, ile tej miłości jeszcze mamy, ale ona wpływa fajnie na statystyki. Więc pasowałoby jechać troszkę gdzieś zarobić. Tu można było walczyć, ale to mi się na razie nie chce tego robić. Chodźmy popracować i myślę, że będzie trzeba pomyśleć o treningu. Tu też fajnie, że właśnie ta wytrzymałość wpada. Myślę, że zrobimy jeszcze jedną zmianę. Dobra, czyli to spadło, czyli teraz już tak. Kończymy. Mapa miasta. Nie. Może do spożywczaka. 3 mięsa weźmy i ze 3. Dobra, dom. Zjedz jedno. Dobra, to nam troszkę podniosło. Można by było iść się troszkę przespać. Dzięki temu nam podniesie trochę statystyki. Myślę, że fabułę też ruszymy, tylko tak jak mówię, no chcę trochę po prostu, że tak powiem, podnieść swoje statystyki z właśnie walki z dziadkiem i do tego jeszcze wpadną punkty, więc będziemy mogli kupić następne jakieś umiejętność. Dobra. Chodź jeszcze tutaj. Dobra. Mapa miasta. Chodźmy do Roya. Adrien, zakochaj się. Nie chcę jej teraz irytować, ale ona się westami. Wygląda na szczęśliwą. Ok. Więc możemy tylko porozmawiać. Co to nam daje? Aha, to nam daje zadowolenie. Aha, i nastrój wpływa na efektywność treningu. Głód to głód, energia to energia i życie przekłada się na ilość punktów życia w walce. Ok. Gdzie mamy tą fangę? Tu mamy fangę, tu mamy bańkę. Zadaje umiarkowane obrażenia oraz redukuje skuteczność bloku uniku przeciwnika o 25%. No to jest ciekawe. Zobaczymy, jak pójdzie z tym. Na razie nam nie spada taka energia, chociaż trochę leci, ale... Czekajcie, co on ma w ogóle? Cios z pięścią na odlew. Blok wzmacniający. Udany blok uderzenia przeciwnika chwilowo podnosi siłę. Aha. Trafienie pochłania 30% energii przeciwnika. No, szczerze powiedziałbym, że nie ma... Aha, określa, jak szybko odnawia się pula energii, postaci oparta o wytrzymałość. No, na razie bym powiedział, że nie zrobił nam wielkiej krzywdy, ale ja bym zmienił na razie na fangę. Czyli tak i tak. Jednak chciałbym mu trochę przypieprzyć temu dziadkowi. Tylko że nam teraz spada energia. Jak dostaniemy bata, dobra, niech się runda kończy. Weźmy fangę. Wysoki cios pięścią.
Dobra, weźmy podbródkowy. Mam nadzieję, że jeszcze tą rundę może przetrwam. Jeżeli by tak było... Ajajajajajajaj, kończy się nam energia. Czekajcie. Dobra, droga Tygrysa, co ma się dziać, to nie się dzieje. No niestety. Dziadek drugi raz nas pokonał, ale mamy w końcu punkty. I pytanie, na co my je wydamy? Motywacja, ile się tu zarówna? Aha, siła przyrasta szybciej. Podnosi szansę na udany unik, ale nieznacznie podnosi zużycie energii. Podnosi szansę na udany blok, ale nieznacznie podnosi zużycie. Czyli to chodzi o wszystko, o energię. Droga żółwia. Niższa szansa na blok unik, ale techniki uderzające zużywają o 30% mniej energii. To jest fajne. Tylko, że właśnie. No coś za coś, tak? Aha! Właśnie! Przecież my możemy teraz wykupić bodajże... Tylko, że wymagania jest 8. To ja to chcę. Nie będzie mi spadało już. Dobra, spożywczak. Daj mi jedno mięso. Myślę, że będę chciał to zrobić uczciwie. Ja już brałem te wszystkie. Dobra. Dobra, to choćby poćwiczyć. Mam nadzieję, że uda się zrobić 8. Chociaż będzie spadek, ale... Dobra, zapisz się od razu, rób dalej. Dzień się kończy, my już dochodzimy, ale już są połowiczne punkty, więc pasuje iść teraz tu. Tu też będzie wpadało. To zawsze i tak nam spadnie. Dobra, spadło. Ale mamy jeszcze energię, mamy głód, także to wszystko będzie ok. Jak będą tutaj połowiczne punkty, to idziemy na bieżnię i myślę, że na bieżni już spokojnie to zrobimy. Wystarczy tylko dojść do 8 i włączyć ten punkt. Mam nadzieję, że to wszystko będzie ok. Dobra, już są połowiczne punkty, więc teraz lecimy. Myślę, że bieżnia to już powinna doprowadzić do końca. Jeżeli nie, no to jeszcze możemy tutaj pójść. Ale mi się wydaje, że tak, bo bieżnia bardzo fajnie to robi. A, zaczęły się połowiczne punkty. Podnieśmy jeszcze troszkę, poćwiczmy jeszcze troszkę. Okej, okay. Droga żółwia, biegający z psami 2. Współczynnik wytrzymałości nigdy nie spadnie poniżej 8 poziomu. Wymagania 1,1,8. Odblokuj za 25 punktów. Proszę bardzo. Ciężki wycisk, co to jest? Zużywasz 15% mniej energii w trakcie treningu. O, to ciekawe. Zakup tyłeb. Im większa postać dysponuje pulą wytrzymałości, tym niższe otrzymuje obrażenia. No dobra, czyli my możemy iść tutaj. Najlepsze trampki. Gdyby nie przykry zapach, nigdybyś nie zdejmował tych trampek w trakcie treningu, wytrzymałość przyrasta 15% szybciej. Ok, masochista. Każde otrzymanie uderzenie wzmaga regenerację energii. O! No, muszę przyznać, że o, tu jest biegający
psami nigdy nie spadnie poniżej 13 poziomu. A to dziadek Toma. To z kim ja się biję? No ale mamy to, mamy to. Także cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Przepraszam, że tak późno go wrzucam, ale niestety wróciłem z pola, jeszcze kosiłem trawę, itd. Robota, nie zając, nie ucieknie, wiadomo, ale zrobić trzeba. Pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, cześć!